Siemaneczko, z tej strony Fit Farmer. Zachęcam do subskrypcji kanału, do kliknięcia dzwoneczka, żeby kanał się rozwijał. To sobie klikamy subika i dzwoneczka. No i co dzisiaj? Żeby trzeba wam napomnieć sprawę, co dzisiaj będę robił. Musimy jechać najpierw po gruz i wam pokażę osobiście, bo inaczej się tego zrobić nie da. Ogólnie tak, opowiem najpierw o Polakrze. Wielu z was pytało mnie, czy będę na Polakrze w Poznaniu. Byłem na takowej Polakrze. No i jestem zażenowany, ale nie do końca. No bo jak wiemy, no to sprzęt rolniczy na dotacje, na różne unijne programy został, był kupowany od bodajże, nie pamiętam, chyba 2004 roku. Wszyscy rolnicy się rzucili na ten sprzęt przez 16 lat, albo i nawet więcej, przez prawie 20 lat. Wszyscy rolnicy kupowali sprzęty i rozwijali się, kupując sprzęt na dotacje. No i teraz tak, mamy 2023 rok, dotacje powoli się kończą, bo się kończą. Więc to jest pierwsza rzecz, że się kończą dotacje, bo praktycznie już nie ma tylu programów, co było. Finansowania, kredyty i tak dalej w dzisiejszych czasach są tak drogie, że to się nie dzieje. W związku z tym rolnicy za bardzo albo nie dostają, albo nie chcą się wpierdzielać w bagno tak zwane. Więc na tej wystawie było tylu wystawców, że ja w sumie wszystkie firmy, które były, znam z okolicznych tutaj miejscowości, bo oni na co dzień nawet więcej sprzętu mają na placach, niż było na wystawie takich konkretów. Więc co tu mam dużo wam mówić? Kiepsko, kiepsko. Ale ja bardziej towarzysko pojechałem sobie zobaczyć, bo Fit Farmer, jak wiecie, gustuje w Ursusach i starych sprzętach, więc nic, bo broń Boże, kupić. No i co? Bardzo duża grupa z was podchodziła, piąteczki zbijała, bardzo było mi miło. Bardzo dużo osób też się krępowało, nie ma czego, jestem normalny chłop, normalnie podchodzisz, pionę zbijasz, tam żadnych gwiazdożynia, normalnie się chodzi, zdjęcie jak ktoś chce czy coś, no problem. Więc to też na przyszłość. No a co ja tu dzisiaj robię? Z racji tego, że u farmerka, będziemy robić teraz utwardzenie drogi. Gruzu mamy dużo, więc poradzimy sobie gruzem. Niestety nie zdążymy wylać nic innego. Bo będzie to rzecz nierealna, żeby wylać, kurde, teraz jeszcze płytę, jak jest tyle deszczu, jak jest tyle wszystkiego. Pogoda jest straszna, non-stop pada u nas w Wielkopolsce. Czasami są przebicia słońca jakieś takie, ale to wszystko jest lipa straszna. Więc pojedziemy sobie trochę podsypać tego gruzu, pokażę wam, o co chodzi. No i ja mam wyjazd po kiszonkę dzisiaj i jeszcze jadę do sąsiada cebulę załadować usługowo. Poprosił mnie, żebym mu załadował cebulę na wannę, no to mu już załaduję. Niech mu będzie. A ja wam pokażę, co będę gruzował. Cała droga jest do wygruzowania w tym roku, do podniesienia teren. I jak podniesiemy teren, jak podniesiemy sobie ten teren, to dopiero będziemy kombinować nad wyłożeniem jakichkolwiek płyt. No i co jeszcze za temat? Jeszcze jeden z ciekawych tematów. Odnośnie zboże z Ukrainy. Chciałbym się odnieść do tego tematu, bo wielu z was prosi, żebym się odniósł. No my aktualnie mamy z ojcem pełen magazyn kukurydzy, którą żeśmy kupili. Ściągają w tym momencie kukurydzę z Ukrainy bardzo tanio. W związku z tym cena na rynku spadła. No i wiadomo, jak to jest. Jest jak zawsze. Przez paru bogatych cwaniaków cały rynek się popsuł. Ale z drugiej strony, czy można ich nazwać jakimiś bogatymi cwaniakami, tak? To hasło bardzo fajne działa na umysł. No nie do końca. Czy ktoś zabronił kupowania tego zboża oficjalnie? Nie, wy nie możecie? Nie. Czy ktoś kiwa palcem wam, że nie można? Nie. Czy są jakieś badania szczegółowe, rygorystyczne, testy tego zboża, jak ono przychodzi za granicę? Nie. Ono po prostu, o matko, ono po prostu przychodzi, a ten, kto ma pieniądze, to je kupuje. I to jest normalny mechanizm rynku. Nie ma nic innego. To tak samo jest to, co się dzieje w
polskich sklepach. To co Agrounia walczy, że zagraniczne markety ściągają swoje pyry z zagranicy. No jak mają tańsze, to ściągają tańsze. Fakt faktem, że tutaj oszustwo polega w ogóle na czymś innym. Ja tylko dojadę i wysypię kolejną łyżkę tego gruzu, bo tutaj muszę aż tam do budki drewnianej muszę wysypać ten gruz i podwyższyć tu cały teren. Potem to rozjadę i po południu jeszcze będę robił dalej. A mianowicie, czy w sprawie tej Biedronki. Faktem jest taki, że ja to też już trochę rozkminiam. Dla polskich producentów, no niestety rygor nad tym, co sprzedajemy, jest ogromny. Stoi gościu z batem i mówi: nie, ten ziemniak ma być taki duży maksymalnie. Ma mieć tyle i tyle dni, ma mieć taką i taką skórkę, ma być z takiej i takiej uprawy. A faktem i prawda jest taka, że jak przychodzi ten shit z zagranicy, to nie sprawdza tego nikt. Lecą zgniłe pyry odpadkowe, jakieś badziewia, tandeta, to czego w sumie nie sprzedali u siebie. Myślę, że tak to po prostu wygląda. No i co? Ja na przykład też dostałem multum informacji od was dostałem taki. Wielu z was pisało mi w wiadomościach prywatnych coś takiego: słuchaj farmer, bo jak to jest, ty masz ten skup, a on w ogóle nie działa. Mój sąsiad ma skup i cały czas zboże kupują. A mianowicie, kolego, ja to dzielę na trzy typy. Jeden to taki magazyn rodzinny, jak mam ja, czyli powiedzmy mała, prywatna, rodzinna firma. Kapitał jest tylko nasz, żaden zewnętrzny. My wydajemy pieniądze na suszenie i na ziarno, jako my. No i teraz mamy wybór. Jeżeli mamy na tyle pieniędzy, żeby zainwestować w kukurydzę, żeby ona leżała na magazynie, spoko, niech se leży. Pojawia się cena, cyk, sprzedajemy. Dobra. Opcja druga. To są magazyny, które nie mają w ogóle kapitału, czyli tak naprawdę robią prosty ruch. Kupują zboże na długą fakturę, na długą płatność, suszą i w międzyczasie już sprzedają od razu z delikatnym zyskiem, tam 30 zł na tonie, może 50 jak się uda. Kupują z tym zyskiem, sprzedają z tym zyskiem i mają dzięki temu pieniądze, żeby zapłacić kolejnym rolnikom za kolejne zboża. No i tak to się kręci. Te magazyny są specyficzne, ponieważ muszą przekulać powiedzmy 5000 ton, 7000 ton, żeby cokolwiek, żeby miało to sens, ręce i nogi, żeby ten człowiek coś zarobił. No i teraz trzecie magazyny, pewnie jest jeszcze więcej podtypów, ale ja tak sobie podzieliłem na trzy główne. Trzeci typ magazynów to jest taki typ, że ktoś ma ogromny magazyn, na przykład na 100 tysięcy ton. Jeżeli on ma na 100 tysięcy ton, no to nie trzeba być inteligentem żadnym, jakimś konkretnym, czy nie wiadomo kim. 100 tysięcy razy 1300 razy 1400 to złotych za tonę kukurydzy, czy pszenicy, czy obojętnie czego, to jest kwota ogromna. No i teraz jak ta wielka firma tą ogromną kwotę będzie miała uduszoną w silosach, to nie będzie miała płynności. A taki wielki magazyn musi cały rok skupować, sprzedawać, ponieważ ma najczęściej podpisane ogromne kontrakty z zagranicznymi firmami, z paszarniami i tak dalej, i oni muszą, nie ma zmiłuj, dlatego cały czas coś się dzieje. U mnie to ja decyduję. Franek dzwoni: halo, dzień dobry panie Franku, pszenica, dobra, wie pan co, pogadam z ojcem, zastanowimy się, czy mamy miejsce, czy mamy gotówkę, czy weźmiemy. Okej, my decydujemy, nie ma nad nami żadnego buta, który mówiłby: musicie, nie. My sami decydujemy, tak żeby firma się kręciła. Mam nadzieję, ja takie osobiste mam przemyślenia, że w końcu ktoś kompetentny na odpowiednim szczeblu i stanowisku ograniczy tą sprzedaż i to, żeby te zboża do nas nie trafiały. Czyli na przykład badanie tych zbóż po przekroczeniu granicy. Jeżeli mają ten glifosat, jeżeli są
wyprodukowywane w sposób taki, jak w Unii Europejskiej. Nie wolno nałożyć kary, cła, jakieś inne dziwne rzeczy, żeby to zboże się nie opłacało. Następną rzeczą możemy przecież, to nie jest trudne, zbadać te jajka, które są na kukurydzy z Ukrainy. Przecież sąsiad sąsiada zna, każdy wie, kto skąd kupuje. Zbadajmy te jajka, zbadajmy to mięso, zbadajmy to mleko. Będziemy wiedzieć, prosty temat, ten kupował, tamten kupował. I jeszcze moje jedno przemyślenie. Jak to w życiu jest? Tych ludzi, którzy zrobili was w jajo, mnie zrobili w jajo, trzeba z tego rozliczyć. Nie trzeba ich podawać do sądu. Po co? Zapamiętajcie sobie wszyscy tych gospodarzy, którzy zawsze od was kupowali, a w tym roku wyłożyli na was dupę gołą i powiedzieli: takiego wała my se będziemy z Ukrainy teraz kupować. Za 2 lata, jak będzie do was dzwonić ta piękna pani Kaśka z biura, czy pani Sylwia z tym słodkim głosikiem: dzień dobry panie Sebastianie, dzień dobry panie Tomku, kukurydzę byśmy potrzebowali, to wtedy ładnie powiecie: z Ukrainy sobie weźcie. Prosty temat, przestaniecie wozić im się usra. Temat jest prosty. Każdy może robić, jak uważa. I w ten sposób można ich ukarać jak najprościej. Nie ma innej formy kary. Stracą płynność, nie będą mieli zboża, kurki nie będą miały jeść, króweczki nie będą miały co jeść, czy świnki nie będą miały co jeść, czy paszarnia przestanie funkcjonować, bo rolnicy się zbuntują, powiedzą: ty nas zrobiłeś w jajo, rok z rzędu, drugi rok, straciłem na tobie 100 tysięcy, ja 50, ja 60, takiego wała, że ci sprzedam kiedykolwiek kukurydzę. I tyle! Wszystkiego dobrego wam życzę. Trochę napomniałem dzisiaj, bo miałem poodpowiadać na pytania, więc mamy poruszony temat podagry, zboża. Jak zwykle zachęcam do subskrypcji kanału, do kliknięcia dzwoneczka i życzę wam pięknego dnia. Pozdrawiam.